Cześć, ostatnio kupiłem taką drabinę za 250 zł, więc wydaje mi się, że to niezła promka. Była przeceniona ona z tego względu, że mogły pojawić się tutaj właśnie jakieś takie, to jest akurat piach, albo po prostu korozja. Dobra, chyba poczekam, aż sobie przeleci. Okej, śmigłowiec odleciał, myślę, że można kontynuować. Więc była ona przeceniona z tego względu, że tutaj na niej mogła pojawić się jakaś korozja. No i tak ją przysłali, było troszeczkę tej korozji, ale myślę, że to w niczym nie przeszkadza. Raczej gdyby po prostu pustała parę miesięcy, to i tak pewnie ta korozja by wyszła i tyle. Generalnie cała drabina jest aluminiowa. Myślę, że te elementy są po prostu stalowe, dlatego pojawiła się korozja. Zaraz pokażę, jak rozkłada się tą drabinę. Jej parametry, wysokość i tak dalej gdzieś podam, chyba w opisie, bo tutaj teraz tego nie pamiętam. Także będzie można sobie zobaczyć, jak to wygląda. I opcja numer jeden, jest to taki podest. Jeżeli chcemy tutaj jakoś zmienić kąt tego, to tutaj mamy taką blokadę. I teraz jest już, no właśnie, żeby się tak to działo. No i teraz mamy taki kąt. Jeżeli chcemy wrócić z powrotem, to znowu tego używamy. Będzie klik. Ok. Już mamy zablokowane. Ta drabina powinna wytrzymać 150 kg. Teraz zobaczymy. Znaczy ja ważę 70, także to nie będzie wiarygodny test niestety. Fachowiec oceni. No i jak ta drabina może być? Właź na górę, zrobimy test. Chyba ci się podoba. Nie wiem, na ile to było zgodne z BHP, ale się udało. Nie wiem, jak się nazywa takie ustawienie, no ale jakie jest. Każdy widzi. No i teraz ostatnie. Będzie to po prostu na maksa długa opcja. Tak wygląda, rozłożona. Zaraz gdzieś to sobie przetestujemy w praktyce, bo akurat mam do powieszenia budkę dla ptaków. Czasami w komentarzach pisali, że ta drabina wygina się jak banan i trzeba się do tego przyzwyczaić. No i faktycznie trochę tak jest. Jak widać, ona się tam nie odrywa od góry, no ale się gibią. No ale podobno idzie się przyzwyczaić, także jak ktoś waży nieco więcej, to myślę, że może być no tak nie do końca zadowolony z niej. I teraz pora na test ostateczny. Przywieszę sobie taką budkę gdzieś na tej wysokości. No i zobaczymy. Dobra, udało się zamontować. Także cel osiągnięty. A drabina w tym rozłożeniu wydaje jakieś dziwne dźwięki, skrzypi, wygina się, ale jakoś wlazłem, no nic się nie stało.